Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak ustawić sterowanie w grze Worms w WMD. Więc żeby to zrobić, pierw oczywiście trzeba wejść sobie w pomoc i opcje, czyli opcja, która jest na samym dole w menu głównym, i następnie wybrać opcję z trzech u góry sterowanie, czyli ta, która jest na samym środku. Jak widać, mam tutaj nasze całe sterowanie klawiaturą. Oczywiście klawiaturę możemy sobie wybrać, bo możemy również grać na joysticku i możemy wtedy wybrać joystick. Żeby zmienić sterowanie, wystarczy kliknąć jeden z opcji lewym przyciskiem myszy i następnie dwa razy, oczywiście, bo to jest bardzo ważne, trzeba kliknąć dwa razy, żeby wyskoczyło nam takie okno. Następnie wybieramy klawisz na klawiaturze, klikamy go i jak widać, klawisz nam się zmienił i następnie używamy przyciska zastosuj, żeby użyć naszych nowych ustawień. Możemy również użyć klasycznych ustawień bądź włączyć ustawienie współczesne, tak? Czyli takie dosyć klasyczne, domyślne. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.